Jest z nami obrońca KGHM Zagłębia, Alan Czerwiński. Witam, Alan. Dobry wieczór. Po takim meczu ciężko szukać pozytywów, to chociaż powiedz mi, czy z nogą, z kostką wszystko w porządku, bo widzę, że trochę utykasz. No jeszcze teraz ciężko powiedzieć, no ale zobaczymy. Jutro pojadę jakieś prześwietlenie zrobić i się okaże. Z perspektywy murawy i z perspektywy później wysokości trybun, to był naprawdę ciężki mecz zawzięty, w którym było pełno zwrotów akcji. Czy tak samo to wyglądało na boisku? No, tracimy bardzo łatwe bramki, no i nie ma co tutaj ukrywać, że no, straciliśmy 4 bramki, ostatnio 3 bramki u siebie, no to no, popełniamy błędy po prostu. No, trzeba te błędy wyeliminować jak najszybciej, bo to nie może tak wyglądać i no, może dobrze, że jest teraz przerwa na reprezentację, będzie trochę czasu, żeby popracować, bo na pewno to nie może tak wyglądać jak wygląda. Musimy się wziąć do kupy, bo no, nie wygląda to dobrze do tej pory, nie ma co się tutaj oszukiwać. No. Ale tak szukając pozytywów, takich większych, to walki na boisku dzisiaj nie można było wam odmówić. No ale samą walką też można dużo bardzo wskórać, ale też no, nie będziemy wygrać wszystkich meczów samą walką. Musimy dokładać do tego takie ustawienia taktyczne, wiadomo, gdzieś tam umiejętności i tak dalej. Nie? W takim razie wypada życzyć powodzenia i do zobaczenia po przerwie reprezentacji.